Cześć, witajcie z tej strony Grid. W ostatnim filmie udało nam się zrobić misję z piratami pod wolną gwiazdą, tak? Pod gwiazdą wolności, czy jakoś tak. Niestety sny z głębin spartoliłem i usunąłem film, więc będziemy starali się je wywołać ponownie. Dzisiaj zajmiemy się osadą planetarną, która jest potrzebna do wywołania misji Ślad Metalu. Ślad Metalu znowu jest potrzebny do misji Ci, którzy powrócili, czyli misji po najnowszej aktualizacji z autofagami, dzięki której będziemy mogli zbudować swój własny kostur. Także na początek musimy wywołać misję z posterunkiem planetarnym. Weźmiemy sobie, skoczymy, mi już ta misja się uruchomiła. Na poprzednim filmie będziecie mogli to zobaczyć. Weźmiemy sobie, spróbujemy skoczyć do systemu, gdzie ona jest i postaramy się ogarnąć temat z naszymi osadnikami. Teoretycznie jesteśmy we właściwym systemie, w systemie, w którym pojawiła mi się właśnie misja z osadą. Teraz musimy ją tylko znaleźć. Jeśli chodzi o samą osadę, nie jest ona trudna do rozbudowy, ale jest to bardzo czasochłonne. Jeżeli ktoś by się... O, mój frachtowiec. Jeżeli ktoś by chciał się tym zająć, jest to zabawa długoterminowa. Myślę, że tak stałej gry to będzie gdzieś może nawet tydzień. No, wykryto sygnał alarmowy. I tak jakby nam się misja z osadnikami zrestartowała, ponieważ w ten sposób właśnie się ona zaczyna. Gdzieś tam w kosmosie, jak sobie będziecie lecić, otrzymacie informację o sygnale alarmowym, za którym będziecie mogli podążyć i zaprowadzi was to do posterunku planetarnego, do osady w sumie, nie posterunku. Także skoro mamy namiary, weźmy sobie tam, polećmy. Planeta jałowa, no oczywiście, przecież to nie mógł być raj, nie? Zbyt dużo dobrego by było, jakbym zaraz na rajskiej wystartował. Jak już dotrzemy do naszej osady, będziemy musieli znaleźć osobnika, który wysłał ten sygnał alarmowy i z nim pogadać. W sumie bardzo fajne miejsce, jeśli chodzi o osadę, tak schowana w górach. Nie jest to tak strasznie widoczne, że jest ona tu wpasowana, nie? Jakoś na siłę. Ale pierwszy red flag
osada ma lądowisko. Także, a nawet dwa widzę. Zwiastuje to, że może już do kogoś należeć i może być problem. Nie chciałem muzyczki przerywać. Jak widzicie, znaleźliśmy naszego łebka, który nadał sygnał SOS. Teraz musicie się przygotować, bo po pogadaniu z nim zaatakują nas strażnicy, także warto mieć jakąś broń w pogotowiu. Pamiętajcie też zawsze, że strażnicy głupieją, kiedy wchodzimy do budynku, więc jeżeli jest źle, po prostu schowajcie się w którymś z budynków osady. Co do samych strażników, nie wiem, czy ich trochę nie wzmocnili, bo kiedyś padali dużo łatwiej. Na pewno są silniejsi niż ci zwyczajni, planetarni strażnicy. No do tego bardzo wielu z nich potrafi się leczyć, nie? Także jeden, no oczywiście jeszcze burza, także jeden drugiego leczy. A w sumie bardzo fajnie to wygląda, jak chmury się kształtują. Dodatkowym problemem z nimi jest to, że nasz Minotaur ma na nich wywalone i nie pomaga w walce. W sumie to bardziej przeszkadza, jak widzicie, non stop mi się kręci pod nosem i wkurza. Tak już na marginesie, jeżeli o Minotaurze mówimy, mam wrażenie, że ten jego stary wygląd, ten, który mam teraz, jest fajniejszy od tego strażniczego, no ale to po prostu moje zdanie, nie? Wiadomo, o gustach się nie dyskutuje. W ogóle tutaj zlamiłem, bo okazało się, że w multinarzędziu mam zamontowane działko neuronowe, a ja się tu paprałem z nimi błyskaczem, nie? Ale... Dodatkowy tip. Beczki, które podnosicie po zniszczonych strażnikach, podnoszą waszą tarczę i dają amunicję, więc też możecie się zawsze w razie czego tym podratować. Ja przyjąłem taką zasadę, że jak widzę, że jakaś menda leczy, to zawsze w pierwszej kolejności ją rozwalam. No naprawdę, trzeba mieć dość mocną broń, żeby zadawać obrażenia podczas leczenia, nie? Mają dość wysoki ten współczynnik leczenia swoich kumpli. Oczywiście wszystko też zależy, na jakim poziomie trudności gracie. Tutaj chyba mam ustawiony dość niski, bo tak widzę, że obrażenia raczej średnie mi zadają. A z drugiej strony ja im malutkie, więc bym musiał sprawdzić.
chyba jeszcze tylko jeden nam został, zaraz się go pozbędziemy i spróbujemy przejąć osadę. W ogóle strasznie nierówną głośność ma, nie? Jeżeli wrzucają już jakiś utworek, jakiś podkład dźwiękowy, jest to tak holendernie głośne, że ja muszę tutaj przyciszać w programie, żeby było mnie w ogóle słychać, gdzie on się schował. Już inną sprawą jest to, że czemu ci nasi wojownicy czy wykeni, pogromcy strażników, spierdzielają i nie pomagają nam w walce, nie? Miło by było, jakby chociaż kamieniami w nich rzucali, a nie sobie chodzili, mając wyrąbane na wszystko, co się dzieje w okolicy. No i po pokonaniu powtórnie gadamy z kolesiem, który wysłał sygnał SOS. No i teoretycznie możemy przejąć osadę. I zaraz się dowiecie, czemu mówiłem teoretycznie. Ponieważ tak jak wspomniałem na początku, zaraz po wylądowaniu tutaj było, widziałem, że było lądowisko postawione. Ten wygląd Minotaura mi się właśnie całkiem podoba. Ten strażniczy, no nie jest zły, ale jakoś mniej, nie? No, jak widzicie, jedyne co mogę zrobić, to zgłosić osadę. Jest ona rozbudowana, produktywność jest bardzo wysoka, zadowolenie też. To oznacza, że jest to osada innego gracza. Co za tym idzie? Nie damy rady jej przejąć. Nawet jeżeli byśmy ją zgłosili, to i tak jej nie przejmiemy. Także ja tu robię szybkie cięcie i lecę poszukać osad dalej, ponieważ misja jakby nam się resetuje, jeżeli nas zaprowadziła do gracza, do osady gracza, będziemy kolejny raz musieli walczyć, kolejny raz gadać z tym gościem, kolejny raz próbować przejąć osadę. Także widzimy się za chwileczkę, a ja lecę szukać osady, którą da się przejąć. Nie wiem, jest to czwarta albo piąta osada, jaką sprawdzam. Generalnie się zdrzaźniłem i wykonałem kilka warpów, skoczyłem do odległego systemu, licząc na to, że nikogo tu nie było. I w tym miejscu poszukałem osady. Znaczy poszukałem, no oczywiście miałem namiar na nią, nie musiałem jej szukać, po prostu musiałem do niej dolecieć. Także pół godzinki zbędnego latania po tamtej planecie, na której mieliśmy naszą pierwszą osadę, tą, której nie mogłem przejąć. W końcu poszedłem po rozum do głowy i po prostu zmieniłem system i w zupełnie innym systemie znalazłem osadę taką, którą będę mógł spokojnie przejąć. Jak widzicie, też tutaj już działko neutronowe jest w grze. Co prawda jest ono słabiutkie, bo jest ono kompletnie nieulepszone. No ale i tak lepiej sobie radzi ze strażnikami niż błyskacz. Tak? Bo błyskacz chyba mieliśmy tam zamontowany. Także po raz kolejny pokonujemy wszystkich. Zupełnie mi wyleciało z głowy, że to jest save z ekspedycji i jako
że byłem na trasie ekspedycji, bardzo dużo ludzi, no tamtędy przelatywało, dużo ludzi też pewnie pozakładało osady, ponieważ tak jak mówię, cztery strzały trafiłem na zajęte osady. No ale plus jest taki, że przynajmniej trochę kamieni milowych powpadało. Co tu się dzieje? Nie wiem, czy chcę im przeszkadzać, ale muszę z nim pogadać. Wyken z Gekiem, matko jedyna. No i idealnie. Tutaj nam się interfejs bez problemu uruchamia. Tam, jak zauważyliście, od razu wchodziliśmy w przegląd osady. Tutaj mamy, nazwijmy to, opcję dialogową. Możemy zgłosić swoją kandydaturę na nadzorcę niewolników, czy też nadzorcę osady. Jak widzicie, jej stan jest, delikatnie mówiąc, opłakany, ale dość szybko można to ogarnąć, jeżeli na chwilę odstawicie inne czynności w grze i zajmiecie się po prostu osadą. Nie róbcie czasem tak, że przejmiecie osadę i ją zostawicie samopas, sobie polecicie zajmować się grą, bo wam tak wielki dług urośnie, że będziecie musieli albo odpracowywać go miesiącami, albo po prostu zmienić osadę na inną, więc jak widzicie, też materiały są w miarę pospolite. W tej chwili budujemy biuro nadzorcy, które nam będzie potrzebne do zarządzania osadą. Tutaj, jak zapewne widzicie, na potrzeby filmu mam wyłączone budowanie, żeby teraz już nie tracić czasu. Wyłączoną potrzebę surowców do budowania. Mam wolne budowanie włączone, żeby po prostu już nie tracić czasu teraz na szukanie surowców, kopanie i tak dalej, nie? Jak będziemy grali na perma, chyba jednak na streamach to zrobię, bo mówię, filmy by musiały mieć po kilka godzin, żeby miało to sens. To no niestety już nie będzie tak przyjemnie, trzeba będzie się starać o wszystko samemu. A mamy postawione nasze biuro, mamy teleporter, dzięki któremu będziemy mogli z każdego miejsca szybko tu skoczyć. Mamy komputer do zarządzania osadą. W sumie powiem wam, że najgorzej to nie wygląda. Produktywność jest na poziomie 258, koszty utrzymania 292, czyli 40 tysięcy niecałe wystarczy, żeby dług osady zaczął maleć. No, zadowolenie jest lipne, ale to się dość łatwo uda poprawić. Najtrudniejsza jest liczebność obywateli. Strasznie opornie mi to szło na kilku osadach. I tutaj skusiłbym się na to zadowolenie. Niestety produktywność by spadła. Dlatego weźmiemy sobie, zbudujemy targowisko, żeby ten dług osady w końcu zaczął maleć. I nawet nie chodzi o to, żeby ona jakieś zyski przynosiła, bo nigdy w sumie z tego nie korzystałem. Nie miałem takiej potrzeby. Zazwyczaj osadę robiłem gdzieś tam w późnym etapie gry i nie potrzebowałem pieniędzy za produkty, które osada produkuje. Bo jeżeli nie wiecie, osada wytwarza jakieś produkty. Im lepsza osada, im wyższy poziom osady, tym lepsze produkty, które wiadomo, możemy sprzedać za większą ilość kasy. Także można ją na początku gry, jeżeli ją zdobędziecie, traktować jako tam dodatkowe źródło utrzymania,
ale nie jest to jakiś tam wielki przychód, nie? Żebym się w ścianę wmontował. Przepraszam, kłaczek. Więc co jakiś czas będzie wam wyskakiwała właśnie jakaś misja. Albo to się pojawi nowo odwiedzający. Tutaj wybrałem opcję pomóż z tego względu, bo liczę, że... Dziwne w ogóle, że autofuck, nie? Kiedy jeszcze nie mam ich odkrytych, no ale mniejsza z tym. Wybrałem opcję pomocy, licząc na to, że się ilość mieszkańców zwiększy. Ale on chyba tu był tylko przelotem, bo widzę, że tylko dług nam wzrósł. No plus jest taki, że rangę u weekendów zdobyliśmy. No oczywiście, nie? Jeszcze piraci, bo przecież czemu by nie, nie? A właśnie miałem się pytać, czy może być gorzej. Dobra, weźmy się na szybko, zajmijmy tymi piratami. Ja to troszeczkę przyspieszę. Obywateli. Jest to wkurzające, ponieważ nie mam komputera ani teleportera. Coś się nam tu skaszaniło. No niestety, to jest No Man's Sky i czasem się takie kwiatki zdarzają. Dajmy mu chwilę, może się załaduje. Chociaż widzę, że budynek też jest jakiś taki rozdupcony. A czy osada ciągle jest moja? Pamiętajcie, zawsze na środkowym placu macie komputer osady. O, zobaczcie, generalnie dodaliśmy tylko jeden posterunek, jeden budynek i już powoli dług osady się spłaca. Czyli tak, czyli osada jest moja. Ale coś się skaszalociło. No dobrze. Spróbujmy najprostszych rozwiązań, zazwyczaj są najbardziej skuteczne i po prostu przeładujmy grę. Myślę, że to powinno pomóc. Jesteśmy po wczytaniu gry, widać budynek już jest w jednym kawałku, więc wszystko powinno być ok. No i mamy teleporter, mamy z powrotem nasz komputer, jednak złomiarze go nie zajumali. I wracając, spór obywateli. Te spory wszystkie są tak idiotycznie opisane. No, wywnioskujcie mi z tego krótkiego opisu, czyja to jest wina. Nie wiem.
No po prostu nie wiem, nie mam pojęcia, strzelam tutaj bardzo często po prostu w ciemno. Sposobem też jest, no mamy save'a, teoretycznie moglibyśmy wczytać stan zapisu i sprawdzić, co by się stało, jakbyśmy inną opcję wybrali. Zasadniczo też często właśnie tak na posterunkach robiłem, że przed podjęciem jakiejś tam ważnej decyzji, która mogła wpłynąć na spadek zadowolenia czy spadek reputacji, robiłem save'a i po prostu w razie złej decyzji się ratowałem wczytaniem gry. Ale dobra, mamy nasz posterunek, mamy informację, że nic ciekawego się w osadzie nie dzieje, możemy się zająć swoimi sprawami. Także spróbujmy wymusić misję Ślad Metalu. Nie mam pojęcia, nie? Co on tu ode mnie chce. No jest dużo takich randomowych spotkań w kosmosie, ale czy one mają jakieś znaczenie dla nas, dla fabuły? Nie wydaje mi się. Dobra, warpujmy sobie dalej. Jeżeli warpowanie nie zadziała tam za drugim, trzecim razem, to weźmiemy sobie po prostu, skoczymy do innego systemu i spróbujemy tam trochę powarpować. Czemu warpowanie? Ponieważ... Czemu lot pulsacyjny, tak? Bo to chyba ten jest... Zawsze to mylę. No ja to nazywam warpowaniem, tak żebyście wiedzieli, w tej chwili ja warpuję. Czemu właśnie w taki sposób? Z tego względu, że większość misji właśnie odpala nam się w kosmosie w trakcie tego lotu, ewentualnie po wskoczeniu do nowego systemu. Nowa prośba. Jeżeli jakakolwiek właśnie wam wyskoczy informacja, że obywatele coś chcą, musicie lecieć to ogarnąć, nie? Ponieważ póki osada coś od was chce, nie uruchomicie misji Ślad Metalu. Musi być informacja, że w osadzie wszystko gra, nadzorca może się zająć swoimi sprawami, wtedy możecie próbować wymusić właśnie kolejną misję fabularną, tą Ślad Metalu. Tak, zajmijmy się prośbą tego gościa. Zobaczmy, co od nas chce i czemu. Ojć, trochę mi nie pykło z lądowaniem. Chyba komuś lekko chałupę zdezelowałem. Wspaniała ekspedycja. Najgorsza chyba z próśb, jaka może być. W 9 na 10 przypadków w trakcie tych ekspedycji traciłem ludzi. Raz chyba się zdarzyło, że coś tam przynieśli, jakieś pierdoły. Dlatego odrzucam je. Nie, niech się wkurzają na mnie, mam to gdzieś. Tak jak mówiłem, zdobycie ludzi do posterunku jest dla mnie jedną z trudniejszych rzeczy. I nie mam zamiaru ich tracić na jakichś durnych ekspedycjach, bo mają ochotę na przygodę, nie? No ale jak widzieliście, prośba odrzucona. Nadzorca może się ponownie zająć swoimi sprawami. Więc szukamy dalej.
szukamy. Próbujemy wywołać misję Ślad Metalu, potrzebną później do misji z Kosturem. Uciekła mi nazwa. Ci, którzy powrócili. Kosmiczna inteligencja. Dodatkowo, ci, którzy powrócili, no raczej nie będę mógł chyba na tym save'ie zrobić, bo nie mam jeszcze misji z Artemis zrobionej. Także też się tym zajmiemy, bo jest odpalona. Ale najpierw sobie zrobimy Ślad Metalu. I tak jak mówiłem, tutaj nic nie znalazłem, więc sobie po prostu skoczymy do jakiegoś innego systemu gwiezdnego, spróbujemy w innym systemie ogarnąć tą misję. No dobra, jesteśmy w innym systemie. Jeszcze, żeby było ciekawiej, to w pirackim, ale to jest bez znaczenia. Także warpujemy, żeby wywołać misję Ślad Metalu. A tak tylko podglądam, czy osadnicy nic ode mnie nie chcą. Jak długo warpować? Nie wiem. Generalnie robię to zazwyczaj albo do pierwszego spotkania, albo jeżeli takowego nie ma, to z minutę, z dwie. To jest takie maksimum, które lecę czegokolwiek szukając, nie? Zresztą tutaj sobie zobaczycie, bo akurat dość długo trwało, nim trafiliśmy na cokolwiek. A oczywiście częstotliwość handlowa, czyli mam to w tyłku. No i wracam do naszego układu, w którym jest osada. Nie wiem, czy to nie jest wymagane właśnie. Wydaje mi się, że tak, że musimy być właśnie w układzie, w którym mamy swój posterunek. Ale to jest tak 50-50, tylko moja opinia, więc się tym nie sugerujcie do końca. Chciałem wezwać anomalię, sprawdzić, czy nie muszę pogadać z kimś, ale się okazało, że ktoś nawiązał awaryjne połączenie. I tym oto sposobem być może właśnie udało nam się wywołać, inaczej, nie być może, na pewno nam się udało wywołać misję Ślad Metalu. Jak widzicie w lewym górnym rogu, Ślad Metalu, odpowiedz osadnikom. Być może wystarczyło wskoczyć do tego układu z innego i to wywołało misję, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale jak widzicie, wy nie widzicie, bo jest to przycięte, ale film trwał niecałą godzinę, także od momentu przejęcia posterunku do momentu wywołania misji Ślad Metalu zajęło mi to jakieś tam 50 chyba 3 minuty, więc nie jest to też jakoś specjalnie długo. Czyli co? Cel osiągnięty. Wymusiliśmy misję. Mamy posterunek, który teraz będziemy musieli ratować, ponieważ potężne siły wroga go zaatakowały, jak tutaj na dole mi właśnie piszą. Ale tym zajmiemy się w kolejnym materiale, także na tą chwilę się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć, na razie.